Witam was bardzo serdecznie w kolejnym rajdzie. Słuchajcie, dzisiaj 3-odcinkowy rajd, ale pierwszy odcinek specjalny, słuchajcie, ma 170 km długości i 61 bramek do zaliczenia, więc jest naprawdę grubo. Auto mamy gotowe do jazdy. No, tak jak wcześniej mieliśmy teraz same 60, 90, to było tutaj praktycznie dwa. Tamte rajdy dają jeden ten, więc no masakra. Teraz naprawdę długi, ciężki rajd, myślę. I najgorsze, wiecie co, jest w tych rajdach, jak się pogubicie i skończycie coś na końcu, nie wiem, urwiecie koło 3 km, no to jest po prostu dramat. Miejmy nadzieję, że u nas tak nie będzie. Masę checkpointów przed nami. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie drogą prosto, zdecydowanie prosto. Na 2.03, słuchajcie, będziemy kręcić w lewo, czyli gdzieś tu bym powiedział, ojej, to troszkę źle. Teraz co, prosto, na 5 też prosto, no raczej pierwszy ten w ogóle 0 checkpointów, że tak powiem, do zaliczenia. Musimy cały czas pilnować mapy. Pomie. Ale póki co tor jest dość prosty, bo my jedziemy tylko drogą, to jest ciężarówka, mi się nie radzi co po tych wybojach. M47, no to będzie, nie? A, na 9 już widzę, że będziemy wjeżdżać z toru. 8 jeszcze nie, ale na 9 już tak. Na 60, słuchajcie, 7, o. ...77, a potem na 100. Kamienie. Właśnie tak jest, z górki to nie widzę za diabła. Jak tu, no, są kamienie. Dobra, zaliczyło 189 teraz. Czyli skończyło się Eldorado po drodze. Dobra, mamy 189 i w lewo na 102. Może jeszcze damy przed kamieniem. Nie wiem, jak to jechać, to mam szczerze. Jak jechać na 102? I nie da. Dobra, 140 teraz. O kurczę, wiecie co, na 15 tu był checkpoint, gdzieś w drodze. I uważam, że zaraz jest 16. Dobra, nie trafiłem w niego. Dobra, pędzimy, bo szkoda czasu i na 16 od razu 130. Drogę. Ej, słabo dzisiaj z czytaniem widzę. A już tam widzicie gracz 502 już na ściśnie się pojawił, a my dopiero mamy 11 zaliczonych z 61, więc no powiem wam, że to będzie ciężko. Będzie ciężko naprawdę tutaj przy tak długim odcinku pojechać na tyle dobrze, żeby zwyciężyć, myślę. Dobra, teraz wybieramy lewą stronę. Nie wiem, nie widzę tutaj stron. Chociaż, no dobra, no prosto w sumie. I... 37, 87. To w lewo.
tu. Trzeba ściąć byle jak, bo to nie checkpoint. Aha, i teraz będziemy wjeżdżać w nasze ukochane 90-tki. Szkoda, bo idziemy 160. No żal hamować, nie, ale kary są za duże, nie stać nas na to. Dobra, rura. Rura, panie. No 512 pokazał, żeśmy go się pozbyli. Na 23. Już taki zabija sobie lewo. Nie bardzo jest jak inaczej jechać drugą, ale... No niestety, wytraciłem całą szybkość. A, są trójką, zostaw tą trójkę. Teraz nie wiem. A z kolei coś on wrzucał. Człowieku, myśl. Motocyklista nam zwiał. Jezus Maria, co za góra. Nie, na Mount Everest musimy tu wjechać, czy jak? Dobra, i rura. Teraz torem, dobra. Trzymamy się, dobra. A 502, bo nam tak siedzi na tyłku, że masakra się nie pochylam tą górką. Nie wiem, czy na ciężarówki i to chodzi, ale... Nie wiem, ciężarówka już nigdy nie walić, bo powinno być w porządku, a jedzie jakby chciała, nie mogła. Zarzucają strasznie, nie wiem, o co tu chodzi, ale no, kiepsko nam idzie. A jesteśmy dopiero w 1/3. Tylko nie wpływajcie teraz z tego motocyklistę, słuchajcie. To nie jest mam zamieszanie, aha, jest 90, tak cudownie. Gdzie on jest? Nie tak pści się, tylko pojedynczej. Chyba jeszcze nie miałem, nie? Dobra, rura. Na 37 w lewo. Tak 56 już nie jedziemy w to, słuchajcie. Dobra, zgubiliśmy tamtego, to jest bardzo dobry znak. Będzie tu, nie? Jest. To jest 56, a teraz będzie 91. Nie licz tu zaraz. Na 39, na 102.
Cholera, nie trafiliśmy wcześniej. Teraz trafiliśmy dopiero niestety. No dobra, na 40 będziemy kręcić na 32. O cholera, 31. 31. Skup się trochę, może wypada nuty. Nie, trafiliśmy. I znowu nam brakło, słuchajcie, milimetra, że tak powiem. To jest strasznie irytujące, ale... A co zrobić? Jak się gra we wspomagaczy na mapie, to nie wiesz dokładnie, co autor miał na myśli. No ale teraz mamy chwilę spokoju. Pojedziemy torem. Raczej nie preferuję szybkiego tyledu, bo albo nas obróci, albo coś przywalimy. Wydaje mi się, że bezpiecznie jest po prostu zwolnić. Aha, czekajcie, bo postanowiłem wypaść lekko z drogi. No dobra, znowu wjeżdżamy w 90, teraz połowa za nami już. Jakoś tam idzie, szału nie ma, ale jakoś idzie. Parę razy nie trafiliśmy w ten cholerny checkpoint. No, dwóch motocyklistów jeszcze. Wynagrodę chyba wzięcie, kurde. Masakra. Dobra, i na 51 w lewo. Pewnie. Tak jest. Dobra, gdzie są? A teraz by na 55. Na 54, jak widzę. Ojej, to się już kiedyś mało, tak? Musimy się pilnować. 108, 69, odbijamy w lewo. Pan nie będzie checkpointa, nie będzie przypominaj i musimy o tym my pamiętać. 108, 69, to będzie za skałą, wychodzi na to. Tak jest, jest droga. I na checkpointie wkręcamy w prawo na 353, już bez drogi. Tam gdzie motocyklista. Kurczę, to mnie wyniosło. 353, potem 313, a potem w tor. O, to wiem. Teraz, no dobra, to tu jest ten tor. No dobra, teraz ona pojedzie cały czas torem. Widzę motocyklistę, znaczy, że dobrze jedziemy. 505 znowu nam się wyświetli na ogonie, więc trzeba dodać gazu. Dobra, znowu go zgubiliśmy.
Teraz nie przejeźdźmy motocyklisty, tylko bardzo bym tego nie chciał. Tu na prawo. Dobra, i słuchajcie, na... Czyli nie, jak mnie popieprzyli. Dobra, nie, jeszcze nie, na trzecie. Na 52 na 3, 5, 4 jedziemy. Mhm. Poszły konie po betonie, ale żyją konie. Dobra, 3, 5, 4. I na checkpointy jedziemy na 299. Jest ten, odpowiedź. Teraz 299. I wjeżdżamy w tor. O cholera, nie wiem czy dobrze zrobiliśmy. To czy... A gdzieś tu. Przejechałem. To było do końca, jechać tam 299. Dobra, jest, znowu brakło nam o tym razem paru metrów, nie centymetrów, a metrów. Ale znowu kolejna strata czasu, trzeci czy czwarty raz w tym wyścigu, więc no błędów od groma, nie? Dobra, na 8. Ale jedź, 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 nie obracaj się, no. Gdzieś tu jest droga, tak? Tu jest... Nie trafiliśmy przed znowu. To nie jest mój wyścig. To nie jest mój wyścig, on strasznie nie idzie. No ale walczymy. Już daleko nie zostało. To wiem, może oni koła porywali, ale w tej grze jest jednak troszeczkę szczęścia człowiek ma. Aha, jeszcze, słuchajcie, mamy nowość, 50 na godzinę będzie, na 60 muszę. To jakby komuś było tam za szybko wcześniej, to teraz będzie w ogóle 50 jechać. Ja nie wiem, kurkę wjadę. Że z jedynki nie zejdę, bo na nich nawet nie jechać więcej. Cztery. A i z czwórki słuchajcie, idziemy wjeżdżać w prawo w tor. No, może kiedyś trafię ten tor. Niemożliwe, słuchajcie, trafiliśmy. Dobra, na 70, a dobra, 4,3694 za kilometr, trzymamy się prawej strony. A tam jak chłopaki lecą, o, ale rzeczywiście zginęła nasza konkurencja. Czyli oni też coś tam musiało się wydarzyć, że tak powiem. Teraz na 73, ale tam torem, więc okej. Okay. I na 74 będziemy znowu zjeżdżać z toru. No nie ma lekko, słuchajcie, nie ma lekko w tym rajdzie, dlatego że daleko to jeszcze jest dość wymagający ten wyścig, jeżeli chodzi i o nawigację, i o naszego pecha. Kurka się tu zdecydowanie lepiej przyda odejść 108. Dobra, albo po tym, bo po kamieniach, bo inaczej to gdzieś tam przywalimy. Będziemy jechać potem na 105. Ej, ten cwaniak na tor nas wyprzedził. Dobra, i w lewo na 43. Teraz 46, meta przed nami. Teraz warto właśnie, żeby nie pourywać tych kół, to by było no niefajne. Po tej walce szczególnie, że nikogo nie widać, więc
Mogę faktycznie jest szansa na dobre miejsce. A czekaj, tu wjeżdżam. Nie! Dobra. Na szczęście prędkość nie była za dużo. To normalnie mi pewnie zginęli. Ale tutaj nie było tak źle. Jezu, nie chcieliśmy. Powiem wam szczerze, że miałem zawał. Normalnie miałem zawał, że ściąłem i trzeba gdzieś jeszcze wracać, nie? No, wciśnij do końca. Nikogo nie widzimy. No liczę na zwycięstwo, panie szefie. I się udało. Jest, mamy to 19:47. Oczywiście można zrobić tu lepszy czas, jakby się człowiek nie pogubił, ale nieważne. Ważne jest to, że już wygraliśmy, że udało się. Na 47 nikt nie miał poniżej 20, zobaczcie, następny czas 21:50 dopiero. A najdłuższy czas, zobaczcie, kary, naprawy, ale to są bez kar 37 minut. Więc myślę, że ponownie oddaliśmy kawał dobrej roboty. Dzięki za uwagę, do następnego rajdu, trzymajcie się, cześć.